Torchic jest startowym Pokémonem typu ognistego, wprowadzonym w generacji trzeciej. Na levelu 16 ewoluuje on w ognisto walczącego Cambuskena, by następnie na poziomie 36 ewoluować w Blaziken'a, mogącego mega ewoluować za pomocą Blazikenitu. Ja jestem Kataku i dziś za sprawą tego komentarza przedstawię wam te wojownicze ptaki. Zapraszam do oglądania. Jeśli film ci się spodoba, będzie mi bardzo miło, jeśli zostawisz po sobie łapkę oraz komentarz z propozycją na kolejnego Pokémona. A teraz zaczynajmy. Zaczynając od Torchica, jego kategoria to Pokémon kurczątko, a japońska nazwa to Achoma, co jest połączeniem japońskiego słowa achan, oznaczającego niemowlę, ze słowem shamo. Jest to rasa japońskich kurczaków hodowanych niegdyś do walki. Posiada abilitkę Blaze, która boostuje moc jego ruchów ognistych o 50%, jeśli posiada równo lub mniej niż 1/3 HP. Ponadto posiada również ukrytą abilitkę o nazwie Speed Boost, która podnosi jego statystykę szybkości o 1 poziom na koniec każdej tury. Mierzy 40 cm oraz waży 2,5 kg, a tak prezentuje się jego wersja Shiny. Torchic to mały pisklak z krótkimi, puszystymi, żółtymi skrzydłami. Jego ciało pokryte jest pomarańczowymi piórami. Na jego głowie znajduje się pomarańczowo-żółty grzebień przypominający płomień. Jego dwie cienkie nogi i krótki dziób są żółte, a stopy mają 3 palce z przodu i 1 z tyłu. Samiec Torchica posiada małą czarną plamkę na grzbiecie, której brakuje u samic. W brzuchu tego Pokémona płonie płomień, który sprawia, że Torchic odczuwa ciepło, gdy jest przytulany. Atakuje kulami ognia o temperaturze 1000 stopni, paląc swoich oponentów na popiół. Nie lubi ciemności, ponieważ nie czuje się komfortowo, gdy nie widzi swojego otoczenia. Gdy znajdzie się w ciemnym miejscu, będzie niepewnym krokiem podążał za swoim trenerem. Rzadko występuje na wolności, jednak najczęściej znaleźć można go na łąkach. W anime zadebiutował w pierwszym odcinku serii Radiant Sapphire pod tytułem Get the Show on the Road, gdzie został wybrany przez Mei na swojego startera. Natomiast pierwszy raz w grze można było go zdobyć od profesora Bircha na drodze numer 101. W swoim wczesnym projekcie Torchic posiadał duże opadające uszy oraz znak w kształcie płomienia z tyłu głowy. Torchic jest jedyną pierwszą formą startera posiadającą dymorfizm płciowy. Co więcej, jego cała linia ewolucyjna jest pod tym względem wyjątkowa z uwagi na to, że to jedyna linia, w której u wszystkich jej członków występują wspomniane różnice. Jego ogólny wygląd, jak nie trudno zgadnąć, opiera się na pisklęciu kurczaka. Natomiast jego jasno pomarańczowe ubarwienie jest odniesieniem do tzw. malowanych piskląt, których pióra maluje się farbami, by następnie sprzedać je podczas festiwalu lub targów. Może być również oparty na Basanie, legendarnym kurczaku z japońskiego folkloru, który potrafił zionąć ogniem. Sama nazwa Torchic zaś jest połączeniem angielskich słów torch, czyli pochodnia, oraz chic, czyli piskle. Przechodzimy do Cambuskena. Jego kategoria to Pokémon młody ptak, a japońska nazwa to Wakashamo, co jest połączeniem japońskiego słowa wakai, oznaczającego młody, z tak jak w przypadku Torchica, shamo. Tak samo jak Torchic, posiada on abilitkę Blaze oraz ukrytą abilitkę Speed Boost. Mierzy 90 cm oraz waży 19,5 kg, a tak prezentuje się jego shiny. Cambusken to dwunożny Pokémon podobny do kurczaka. Większość górnej części jego ciała jest żółta, podczas gdy większość dolnej pomarańczowa. Miejsce linii podziału tych dwóch kolorów zdobi szpiczasty wzór na środku jego talii. Ma pomarańczowe oczy i krótki, szeroki dziób. Na czubku jego głowy znajduje się grzebień z piór z 3 pomarańczowymi punktami, który jest mniejszy w przypadku samic. Jego ogon jest krótki i szpiczasty. Ma 3 ostre pazury na końcach długich ramion i szare nogi z dobrze rozwiniętymi udami, pokrytymi kudłatymi piórami. Pokémon ten trenuje swoje nogi biegając po łąkach, by móc bez problemu wyprowadzać szybkie fale silnych kopnięć. Podczas walki jest hałaśliwy i wydaje ostre okrzyki, które rozpraszają i zastraszają przeciwnika. W anime zadebiutował w 82 odcinku serii Radiant Sapphire pod tytułem Ashroomish Skirmish, gdzie wyewoluował on z Torchica Mei. Cambusken zapoczątkował trend ognisto walczących starterów, który utrzymywał się aż do 5. generacji.
Jego wygląd oparty jest najprawdopodobniej na kogutach walczących ze sobą w nielegalnych walkach, choć również, tak jak torcik, może być oparty na basanie. Sama nazwa kombasken zaś może być połączeniem angielskich słów combustion, czyli spalanie, chicken, czyli kurczak, oraz combat, czyli walka. Przyszła pora na Blaziken'a. Jego kategoria to Pokémon Płomień, a japońska nazwa to Bashamo, co jest połączeniem angielskiego słowa burst, czyli wybuch, z burn, czyli palić, i kurczakami Shamo. Tak samo jak jego preewolucje, posiada abilitkę Blaze oraz ukrytą abilitkę Speed Boost. Natomiast Mega Blaziken zawsze posiada tą drugą zdolność. Zarówno w swojej zwykłej formie, jak i podczas Mega Ewolucji mierzy 1,90 m oraz waży 52 kg. A tak prezentuje się jego Shiny w formie zwykłej oraz Mega. Blaziken to dwunożny Pokémon podobny do kurczaka. Większość jego ciała jest czerwona z akcentami beżu, żółci i szarości. A za jego głową znajdują się beżowe, przypominające włosy pióra, które ciągną się w dół, otaczając klatkę piersiową oraz brzuch. Ma małą, czerwoną twarz z grzebieniem w kształcie litery V. Niebieskie oczy Blazikena są półkoliste z żółtymi twardówkami, a jego usta przypominają haczykowaty dziób. Posiada pozbawione piór szare dłonie z trzema palcami zakończonymi pazurami. Takie same pazury znajdują się również na jego nogach, jednak zazwyczaj nie są widoczne przez kudłate, żółte pióra na ich spodzie. Samce różnią się od samic dłuższymi włosami oraz dłuższymi wyrostkami na twarzy. Blaziken ma silne, muskularne nogi, które zapewniają mu niezwykle silne kopnięcia oraz skoki. Nadgarstki tego Pokemona mają szare oznaczenia przypominające opaski, które mogą wytworzyć ogień. Może generować płomienie również ze swoich kostek. Umiejętność ta pozwala mu zamaskować swoje nogi oraz dłonie, co pozwala mu na zwodzenie oponentów. Dzięki tej zdolności jego ciosy są również o wiele groźniejsze. W generacji trzeciej Blaze Kick był jego unikalnym ruchem. Płomienie Blazikena płoną intensywniej, gdy stawia czoła silniejszym przeciwnikom. Co kilka lat jego stare pióra wypadają, a na ich miejsce odrastają nowe i giętkie. Jest rzadko spotykany na wolności, jednak najczęściej można znaleźć go na łąkach. Jako Mega Blaziken traci żółte znaczenia i zyskuje czarne na udach i klatce piersiowej. Jego przypominające włosy pióra przybierają kształt skrzydeł i są skierowane do góry, a część wokół klatki piersiowej zaczyna przypominać literę X i staje się bardziej szorstka. Grzebień na głowie tego Pokemona zmienia się w płaski róg zakrzywiony do tyłu. Ogień, który tworzy na nadgarstkach, jest teraz dłuższy. Kiedy Blaziken mega ewoluuje, jeszcze bardziej doskonali moc swoich kopnięć, co zawsze jest dla niego powodem do dumy. Kiedy wyzwala lawinę dzikich kopnięć, jego nogi mogą zacząć płonąć od tarcia o powietrze. Moc i prędkość Mega Blazikena rosną proporcjonalnie do temperatury jego ciała. W anime zadebiutował w 265 odcinku oryginalnej serii pod tytułem Pop Goes the Sneasel, gdzie znajdował się pod opieką Harrisona, który użył go do pokonania Sneasela blokującego dostęp do płomienia Hoa. Natomiast Mega Blaziken zadebiutował w pierwszym odcinku serii XY pod tytułem Kalos – Where Dreams and Adventures Begin. Wystąpił również w dwóch częściach Super Smash Bros. Oraz Pokken Tournament. Blaziken jest jedynym w pełni rozwiniętym starterem, który pojawił się w anime przed generacją, w której zadebiutował. Wczesne koncepty Pokémonów z trzeciej generacji przedstawiają Pokémona przypominającego fuzję Blazikena z Latiasem, jednak ostatecznie projektanci rozbili go na dwa oddzielne stworki. Uszy Mega Blazikena wyglądają podobnie do tych ze wczesnych konceptów Torchika, tak więc bardzo możliwe, że była to jedna z inspiracji użytych przy jego projekcie. Blaziken został zaprojektowany przez Kena Sugimoriego oraz był jednym z pierwszych zaprojektowanych Pokémonów z Hoenn. Ken Sugimori zaprojektował również m.in. Venusaura, Gengara, Gyaradosa czy Laprasa, więc nic dziwnego, że Blaziken wygląda tak dobrze. A skoro jesteśmy już przy jego wyglądzie, jest on najprawdopodobniej wzorowany na walczących kogutach, a konkretniej na wspomnianej już przeze mnie parę razy rasie Shamo, znanej ze swojej grzywy oraz wyprostowanej postury. Jego pierzaste nogi przypominają te u kurczaka Cochin. Jest też podobny do Horusa i Ra, dwóch antropomorficznych bóstw starożytnego Egiptu z głowami sokoła. Tak jak jego preewolucje, Blaziken może być również wzorowany na Basanie.
To, że jego pióra wypalają się co kilka lat, może być odniesieniem do mitycznych feniksów. Może również czerpać inspirację z Taimatsu Maru, stworzeń z japońskiego folkloru, przypominających ptaki drapieżne, za którymi ciągną się płomienie. Jego styl walki najprawdopodobniej inspirowany jest Muay Thai, z uwagi na to, że oficjalna grafika Blazikena przedstawia typowe dla tej sztuki walki latające kolano. Natomiast postawa Mega Blazikena, tak zwaną pozycję check. Sama nazwa Blaziken zaś jest połączeniem angielskich słów blaze, czyli płomień, oraz chicken. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się o tych Pokémonach nieco więcej. Jeśli tak, będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie po sobie łapkę oraz komentarz z propozycją na kolejnego Pokémona. Wpadajcie też na mojego Discorda, grupę na Facebooku oraz TikToka. A ja się z wami żegnam. Do usłyszenia. Hej!